Boa Bogu za to, że on się nie zmienia. Od wieków na wieki jest ten sam pytanie, które chciałbym, którym chciałbym rozpocząć, to, to, czym chciałbym się dzisiaj z wami dzielić, co w rezultacie chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli to e, od samego początku chciałbym, żebyśmy mogli się zastanowić nad tym, w czym imieniu tutaj jesteś. Wobec e, e, tego wszystkiego, tej bitwy duchowej, która się dokonuje teraz na tej ziemi, bardzo ostrej, bardzo z jednej strony ukrytej, z drugiej strony bardzo otwartej, jest tylko jedno imię, w którym można przyjść na zgromadzenie i wytrwać w tym imieniu przy Bogu. Wiecie, tak, od e, już długich lat mojego życia w zasadzie długich, od wielu lat mojego życia. Słyszałem wiele razy, jak ludzie mówili o pewnym imieniu, ale wiecie, co mnie najbardziej denerwowało i co mnie najbardziej zniechęcało do chrześcijaństwa? Najbardziej zniechęcało mnie do chrześcijaństwa to, że ci ludzie mówili jedno, a robili drugie. Mówili o Jezusie Chrystusie, a tego Chrystusa Jezusa nie widziałem. Nie widziałem w nich decyzji Jezusa Chrystusa. Czytałem Ewangelię od dzieciństwa, znałem je. Kiedy jeszcze nie potrafiłem czytać, czytano mi je. I patrzyłem na tego Jezusa Chrystusa. i Diabeł, kiedy patrzyłem później na tych ludzi, staram się za wszelką cenę powiedzieć, że to jest taka sztuczka. Eee, oni mówią, oni potrafią mówić, ale życie idzie tak swoim torem. Ważne, ważne jest tylko to w tej sztuczce, żebyś ty się też nauczył tak jak oni, a wtedy się ostaniesz w zgromadzeniu, w, w pośród ludzi wierzących i będziesz wiedział, jak sobie tam poradzić. Wiecie, ilu ludzi jest dzisiaj złapanych w taką sztuczkę? Oni, on naprawdę imię Jezusa Chrystusa nie jest imieniem, którego by ludzie na tej ziemi zupełnie nie znali. Jakbyś powiedział w wielu miejscach. Mówię już o tych miejscach, gdzie jest Biblia. Mówisz o tym Jezusie Chrystusie, mówisz to imię, to oni mówią tak, tak, tak. To jest to, to jest on. Ale pyta się tego człowieka: skoro znasz to imię, to w jakim imieniu wstajesz rano? W jakim imieniu żyjesz? W jakim imieniu idziesz do pracy, w swoim czy w Chrystusa? Z tym imieniem idziesz na pierwszym miejscu, czy z imieniem Starego Człowieka? Przy urodzeniu dostałeś swoje imię na tej ziemi. Ale przy urodzeniu się z wody i z ducha otrzymaliśmy wszyscy wspólne imię. I albo to imię jest widoczne, albo to jest cały czas sztuczka. Dlatego Chrystus zachęca nas do tego, żeby to imię było widoczne w każdym miejscu, żeby to nigdy nie była sztuczka, ale żeby to było imię Jezus Chrystus, zawsze brzmiące na naszych ustach jak najwyższa, największa rzeczywistość. Najbardziej realna e, rzecz, która się dokonuje na tej ziemi. Wiecie, naprawdę, kiedy patrzymy na Ewangelię, to zobaczcie, może otwórzmy, i może jeszcze do końca to, dokończę to, co powiedziałem na początku, że kiedy Bóg dotknął się mojego serca a propos decyzji pójścia za nim, to wyraźnie mogłem od niego usłyszeć. Czy chcesz chodzić w tym imieniu, czy w swoim? I wiecie, to jest cudowne, bo ja e, e, wiedziałem, że nie potrafię. A udawać, a udawać nie chcę. Ale im bardziej gdzieś wołam do mojego Pana, im zbliżam się do Niego i On mi w tym pomaga, to bardziej doświadczam tego, że... On mówi, chodź przybliżę Cię do tego imienia, do wielkości potęgi tego imienia. I to imię, kiedy będziesz wypowiadał już na swoich ustach, to ono będzie miał taką potęgę, taką, taką śmiałość, z drugiej strony, taką świadomość będziesz miał tego imienia, że to, to będzie już Twoim zwycięstwem w życiu w codzienności. Ewangelia Marka, 13 rozdział. I dlatego właśnie imię Jezusa Chrystusa jest tak w wielu miejscach dzisiaj znieważane. Nie dlatego, że nie wypowiadają Go ludzie, nie dlatego, że to imię jest e, e, nieznane, tylko dlatego, że wypowiadane jest z nieświadomością, kto to jest, z nieświadomością wielkości, co dokonuje się codziennie w tym imieniu, z nieświadomością, e, kto, kto jest za tym imieniem, kto stoi za tym imieniem. Co to jest za imię, tak naprawdę, w oczach stworzyciela nieba i ziemi? Co to imię znaczy? W oczach tego, który, jak powie, to wszystko powstaje. I jak mówi koniec, to wszystko się kończy. 13 rozdział i 13 werset. I chciałbym przeczytać ten początek, ale pozwolę sobie przeczytać z tej. Grecko-polski i będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. Myślę, że to jest jeszcze wyraźniejsze tłumaczenie. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. I co tu mówi sam Jezus Chrystus do swoich uczniów, a dzisiaj wyraźnie do nas? Z powodu czego będziemy znienawidzeni? Z powodu czego? Z powodu tego, że będziemy mówili tylko przerywnikami Jezus Chrystus? Czy z powodu tego, że to imię będzie miało największe znaczenie w moim życiu i na imię Jezusa Chrystusa będą dokonywały się przemiany, które będą powodowały, że coraz mniej będę pasował do tego wszystkiego, co jest na tej ziemi. I z tego właśnie powodu, z tego właśnie e, powodu tego z imienia Jezusa Chrystusa, wtedy ludzie będą nienawidzili. Oni nie będą nienawidzili, kiedy ty będziesz coś mówił, a żył tak jak oni. Oni będą przełknąć to, że co sobie pogadasz, ale oni znienawidzą to, jeśli ty będziesz żył tym imieniem, jeśli będziesz mówił imię Jezusa Chrystusa, to jest moje imię, na które zmienia się każdy mój dzień. To jest moc tego imienia, ma moc zmienić mnie, ma siłę zmienić mnie codziennie, abym żył już nie ja, ale żył we mnie Chrystus. I wtedy ci ludzie powiedzą człowieku: wtedy zacznie się wojna. Chcesz walczyć z nami? Nasz jest więcej. Ilu was jest, którzy stoicie w tym imieniu Jezusa Chrystusa? Ilu was jest, którzy stoicie tak odważnie i myślicie sobie, że to imię wam załatwi wejście do nieba? Oczywiście naprzeciw ich stoi diabeł i mówi: chodźcie, poigramy sobie z tymi imiennikami Chrystusa. Z tymi, którzy na, myślą, że w jego imieniu mają wszystko. I wysyła ci wroga za wrogiem. A największe Twoim wrogiem to jest nieszczerość i obłuda. Kiedy diabeł go wysyła, to jest jeden z najniebezpieczniejszych wrogów prawdziwego życia w Jezusie Chrystusie. I o tym też chciałbym przypomnieć, bo bardzo, bardzo Bóg e, dużo pokazuje w swoim świętym słowie, już przez Jezusa Chrystusa i w Nowym testamencie, widzimy, mówi: Nie bądź ty tacy jak oni. Nie bądźcie tacy jak tamci, którzy mają własną sprawiedliwość, ale nie chcą mnie poznać, mojego imienia nie chcą znać, którzy od początku przesiadują ze sobą i myślą, jak zniszczyć mnie, jak wymazać moje imię z żyjących tutaj. Oni, faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, na e, posługach diabła, będąc, myśleli tylko, jak wymazać to imię. Diabł myśli już od samego początku, od pojawienia się Jezusa Chrystusa, walczy, jak wymazać, to imię. Ale nie wymazać go, on nie musi walczyć z wymazaniem go ludzi, którzy nie żyją tym imieniem. Naprawdę, on nie musi z nimi walczyć, bo on ich ma! On musi walczyć z tymi, którzy żyją tym imieniem. On musi wysyłać przeciwko diabolian, przeciwko tym, którzy, jak mówią, że mają imię Jezusa Chrystusa, to oni żyją tym imieniem. Naprawdę. Ale ludzi, którzy mają to imię gdzieś. On nie musi z nimi walczyć. Oni będą mieli gorsze miejsce niż ci, którzy nie mieli tego, nie powtarzali tego imienia. Wiecie mnie to, kiedy trwałem przed Panem w modlitwie i mówię: Boże, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, co kładziesz mi do serca. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo wydaje się to coś takiego. Chodziłem po mieszkaniu i wołałem do mojego Pana i mówię: Boże, nie wiem. Nie wiem, bo to jest coś, co uświadamiasz mnie w głębi mojego serca, że i kładziesz na mnie jakiś kamień smutku, kamień płaczu. I mówię, nie wiem, czy jak to mam powiedzieć, ale Bóg mówi: Będziesz mówił, że imię moje mają tylko ci, którzy z nim żyją. Że w imieniu moim dokonuje się świętość, oddzielenie, że w imieniu moim dokonuje się siła i zbawienie moich dzieci. I w imieniu moim Bóg mówi w tym imieniu właśnie. Które dałem Wam w imieniu Jezusa Chrystusa, jest jedynie zwycięstwo nad grzechem. Jedynie w nim umiejscowiłem człowieka, który z grzechem nie będzie miał nic wspólnego. Wszystkich innych, którzy nie żyją tym imieniem, którzy nie zostają w tym imieniu, zmiecie diabeł. Wszystkich innych będzie miał za swoje marionetki. Tylko w tych, tych, którzy zawalczyli, tych, ty, którzy stali przed Bogiem i mówili, Boże, niech będzie to imię widoczne w każdej chwili mojego życia. Bo już nie ja. Ale daj Boże, żeby to imię było tak mocne, jak wtedy, kiedy je posłałeś. Jak mocne jest u Ciebie, tak niech będzie mocne w moim życiu. I wtedy Bóg mówi, ja jestem gotów to uczynić. Ale zadaje w tym momencie jeszcze jedno pytanie nam Bóg. Chociaż może więcej pytań, ale jest pewne pytanie, które Bóg zadaje. Czy naprawdę Chcesz krzyża. Bo moc Chrystusa posłuszeństwa, moc tego imienia. Zwyciężyła na krzyżu. Dzisiaj chrześcijaństwo, wielu ludzi, mówi wszystko, ale krzyża nie. Krzyża nie. Krzyża. Yy... Zerwania całkowicie ze światem, krzyża śmierci dla własnego ja, dla własnych ambicji, dla własnych honorów, dla własnego wywyższenia się, dla mojego imienia, krzyża? Nie. A Bóg mówi: To jak mam ci dać to potężne imię, wielkie imię, jak mam ci je dać, jeśli ty masz już inne? I wiecie, i chwała Bogu za to, że On cały czas z wielką miłością mówi, jeśli nie umrzesz, nie będziesz żył. Ale jeśli umrzesz i będziesz każdego dnia powstawał w tym właśnie imieniu Jezusa Chrystusa, to zobaczysz, na czym polega prawdziwa moc życia. Wtedy będziesz mógł stawać w życiu w mocy Jezusa Chrystusa. I to nie będzie moc, której będziesz po prostu e, nie wiadomo, co robił. To nie będzie moc, że będziesz fajerwerkami strzelał w jedną i w drugą. To będzie moc. Kiedy diabeł cię będzie kusił, ale już nie będzie miał nad tobą władzy. To będzie moc, kiedy będzie ci podtykał specjalnie pod nos to, co kiedyś łamało cię, miażdżyło i nie potrafiłeś sobie z tym poradzić. A ty powiesz: W imieniu Jezusa Chrystusa jestem zwycięzcą. W imieniu Jezusa Chrystusa jestem zwycięzcą, bo Ty Jezus zwyciężyłeś. I na Twoje imię dokonuje się zwycięstwo i we mnie. W imieniu Jezusa Chrystusa. I dlatego diabeł nienawidzi, jeszcze raz to powiem. Nienawidzi. Ludzi będzie, będzie e, przybywało, ale ludzi jak bardzo potrzeba, ludzi, których będzie przybywało, którzy pokochają Chrystusa nad własne życie. Pokochają Chrystusa, gdzie ich imię już nie będzie miało znaczenia. Wiecie, to jest. Prawda Ewangelii. To jest fundament Ewangelii. Ale kto ten fundament dzisiaj może powiedzieć, ten fundament jest moją codziennością. Nie chcę mojego imienia wywyższonego. Chcę Jezu ciebie i Twojego imienia wyniesionego na pierestał. Twojego tylko imienia chce Jezu. Tylko Twojego imienia chce Jezu każdego dnia. Moje imię niech pójdzie precz. Bo to imię wielu. Z krzywdy mogłoby wspominać, ale imienia Jezusa Chrystusa nikt z krzywdy nie wspomni. Ale imienia Jezusa Chrystusa nikt mu nie zarzuci, to mi zrobiłeś krzywdę. Nie dałeś mi życia, bo w tym imieniu jest żywot wieczny, bo w tym imieniu Bóg daje największy skarb tej ziemi. I tam nie ma krzywdy, tam nie ma znęcania się. Tam nie ma bezlitośno bezlitośności. Tam nie ma sadyzmu. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. nam dobrze fragment. Też tutaj się posłu posłużę tym przekładem. Dwunasty werset. Jacy zaś przyjęli je, Dało im władzę, dziećmi Boga, stać się wierzącymi w imię Jego. Wiecie, to co właśnie tutaj powiedziane jest o świetle. Tym, którzy przyjęli światło, światło od Boga. To światło sprawiło, że mogą nazywać się dziećmi Boga. Dało im władzę do tego, że mogli poddać się Bogu, zrobić to, co Bóg im każe. Ale dlaczego później żyją, w jaki sposób później postępują, dlaczego mają taką siłę w tym życiu, w tym życiu? taką moc? Dlatego, że stali się wierzącymi w imię Jezusa Chrystusa. Oni wierzą, że na imię Jezusa Chrystusa dokonuje się zmiana życia każdego człowieka. Grzech na imię Jezusa Chrystusa musi przegrać. Oni wierzą w to, oni są pewni tego, oni pewnie stają każdego dnia, że w imieniu Jezusa Chrystusa, jeśli to imię będzie we mnie na pierwszym miejscu, a, na, a moje imię urze. To w tym imieniu, kiedy będę stał, grzech nade mną panować nie będzie. I to nie będzie ich jakieś tam pozytywne wyznawanie. To będzie ich życie w Jezusie Chrystusie. To będzie ich życie w mocy Jezusa Chrystusa. W mocy tego, co Bóg dał w Jezusie Chrystusie, kiedy go posłał na tę ziemię. I ci będą mogli powiedzieć: tak, rzeczywiście, jesteśmy znienawidzeni. Jesteśmy odrzuceni. Nawet i przez tych, którzy pod pachą mają Biblię. Ale zapomnieli o czci i chwale tego imienia. Dlatego zobaczcie, ile jest, powstaje dziwnych organizacji religii na tej ziemi. I one wszystkie mają jeden mianownik: ominąć Jezusa, skupić uwagę na wszystkim, tylko nie na nim. Nie wywyższyć tego imienia, wywyższyć dogmaty, wywyższyć. Jakieś tam mniemania, statusy, albo minąć część, która należy się synowi, temu imieniowi. I dlatego Bóg powiedział: Rozprawię się z Wami, bo to, co tak wielką ceną zostało na tą ziemię przyniesione i zapłacone, to wyrzucając, zobaczycie, będziecie musieli przyjąć straszne miejsce. Dlatego Bóg jeszcze ostrzega tą ziemię, ostrzega jeszcze ludzi wierzących. Ostrzega tych, którzy żyją na tej ziemi, myśląc sobie, że są zbawieni. Ostrzega i mówi, jeśli nie masz imienia Jezusa Chrystusa. Jeśli to imię nie ma mocy w Tobie nad grzechem, nie ma mocy w tym, żebyś szedł zwycięsko przez to życie, słuchając tego, co mówi ojciec i czyniąc to, to stań i zastanów się, w czym imieniu idziesz? Jakim imieniem żyjesz? Czym imieniu pracujesz? W czyim imieniu dokonujesz wszystkiego? Jeśli w swoim, to możesz się nazywać chrześcijaninem, ale i tak idziesz w to miejsce. Straszne. Ale jeśli żyjesz imieniem Jezusa Chrystusa, jeśli żyjesz imieniem tym właśnie we władzy Bożej, tym w tym świetle Jego Słowa, to jesteś pewny tego imienia. Wtedy diabeł. Ma straszną, strasznego wroga, nie do przeskoczenia. Dlatego też będzie wszystko zrobił, żebyś puścił to imię. Żebyś puścił tylko to imię. Żebyś zostawił to imię, miej dogmaty, miej, miej swoje zasady, miej swoją moralność, miej swoją sprawiedliwość, miej to człowieku, mówi diabeł. Miej to człowieku! Tylko nie żyj tym imieniem Jezusa Chrystusa. Tylko nie powołuj się na moc, którą Bóg dał w tym imieniu Jezusa Chrystusa. A właśnie Ojciec mówi dałem wam imię, na które zegnie się wszelkie kolano. I wszyscy będą musieli paść przed Nim. A wy, mój ludu, mówi Bóg, zginajcie już dzisiaj kolana, to imię. I bądźcie codziennie w tym imieniu, bo w tym imieniu ja dałem zbawienie. I kiedy was znajdę, kiedy przyjdzie Pan, znajdzie nas. Właśnie w tym imieniu, żyjących w tej mocy tego imienia. Czy nie zabierze nas do siebie? Czy, czy nie powie, Ty jesteś mojego imienia, Ty jesteś mój? Zobaczcie, już ostatnio sobie o tym słyszeliśmy też, mogliśmy gdzieś przytaczać ten fragment z tego Koryntian. Każdy człowiek chce jakoś nazywać się, każdy ruch chce nazywać się jakiegoś przywódcy, jakiegoś yy, yy, pioniera tego ruchu. I tak ludzie w różny sposób się nazywają. A ci, którzy stają w Panu Jezusie Chrystusie, mówią człowieku: wszystko, co omija Jezusa Chrystusa, jest zwodnicze. I w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, jak tylko w tym imieniu Jezusa Chrystusa. I nie będziesz się nigdy nazywał żadnym innym imieniem pod niebem, ale będzie Twoje imię według Twojego życia miało brzmieć. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. I wiecie, to jest cudowne, to jest wspaniałe. Bóg powiedział, ja daję wam moc i moja jest władza nad wami, żeby to tak się działo. I Bóg mówi, ja to zabezpieczam. Ja jestem Bogiem, który ma tą władzę, żeby to z wami uczynić. Tylko bądźcie szczerzy wobec mnie. Tylko chciejcie swojej śmierci. Abym ja mógł Wam dawać życie mojego Syna. Trzeci rozdział tej samej Ewangelii. Wierzący w Niego nie jest sądzony, zaś niewierzący już osądzony został, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Co tutaj jest powiedziane? Co tu Chrystus, sam Jezus Chrystus mówi? Ja i moje słowo sądzi tych, którzy nie są pewni, nie chcą pewności tego imienia, którzy nie są pewni i nie walczą o pewność Jezusa Chrystusa, o wiarę, pewność w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wiecie, kiedy zmierzasz się, kiedy jestem tutaj z Wami, jest, jest pięknie, jest miło, ale kiedy wychodzisz na. Kiedy wychodzisz na doświadczenie swojej pracy, zmierzasz się z ludźmi opętanymi. W jakim imieniu staniesz? W jakim imieniu stanę wtedy? W imieniu tego, który tam gdzieś koło mnie stał, może być naprawdę bogobojny człowiek. Ale ten bogobojny człowiek też ma imię, w którym staje i zwycięża. Jeśli nie stanę w tym imieniu, i rzeczywiście moje życie nie potwierdzi tego, że stoję w tym imieniu codziennie, Rozmiecie mnie diabeł i wyśmieje. Ale kiedy będzie widać, że staje wobec diabła i ludzi opętanych w Jego imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, wtedy diabeł wierzy, niestety z tym przeciwnikiem nie wygra. I on sobie nawet nie żartuje wtedy. Dlatego bohaterów stojących w imieniu Jezusa Chrystusa w wojsku prawdziwym wojsku Bożym. Nie zbraknie do końca tej ziemi. Będą bohaterzy, ale prawdziwi bohaterzy, którzy, którzy już swoje, swoje imię dawno pogrzebali, Który, którzy swoje imię już dawno pochowali, gdzieś tam. Zostało ono pochowane, zanurzone, utopione, pochowane. Już nie ma tego imienia. I ktoś by mógł później powiedzieć: Ach, słuchaj, ty taki, ach, owaki, och, ach. A to mówisz człowieku, gdyby nie Chrystus, to Ty jeszcze Chrystusa nie poznałeś chyba. Chodź, opowiem Ci o nim. Chodź, opowiem Ci, co, zrobił, co zrobiło to imię w moim życiu. Iluż dzisiaj takich jest ludzi, a ileż potrzeba, żeby powiedzieć właśnie: chodź, opowiem Ci o tym imieniu, jaką to imię ma moc. Opowiem Ci o tym imieniu w pracy, co dokonywało ze mną. Opowiem Ci, co to imię dokonywało w nocy ze mną. Co dokonywało w domu ze mną to imię? Chodź, opowiem ci. I wtedy ten człowiek mówi: zaraz, zaraz. To ty wszystko mówisz, opierasz na tym imieniu? Na tym Jezusie, Chrystusie? Jego imieniu? I ty możesz wtedy powiedzieć spokojnie: tak, bo to jest jedyne imię na tej ziemi, w którym jest zwycięstwo nad diabłem, nad grzechem, nad niemocą człowieka, w tym, żeby słuchał diabła we wszystkim, co mu podpowie ale kiedy w tym imieniu stajesz, w mocy Jego, w świętości tego imienia, to jest naprawdę zwycięstwo. I wtedy już nie sądzi Cię Boże Słowo i nie mówi grzeszniku, ale Ono wtedy mówi o Tobie. Bożym Synem jesteś, zrodzonym. Bożym Synem jesteś. Bądź odważny, mój Synu. Bądź odważny. Dlaczego było tyle powiedziane do Jozuego? Masz być mężny. Masz być odważny dlatego żeby on się trzymał Boga. Trzymał się tego Boga, trzymał się jego imienia, jestem, który jestem, bo tak powiedział o sobie. I w tym miał być odważny. Jeszcze tylko otwórzmy 14 rozdział tej samej Ewangelii. W życiu chrześcijanina jest jeszcze jedna ważna rzecz we wzroście duchowym jego. Jest jedna ważna rzecz. To imię, jeśli wzrasta, nabiera w jego życiu naprawdę więcej siły, więcej mocy, więcej powagi, więcej świadomości. Jeśli zatrzymało się dziecko Boże w tym, że to imię gdzieś tam, a resztę to trzeba załatwić samemu, to niestety nie idzie w tym imieniu i nie zna mocy. Zatracił się, dlatego Bóg mówi: Wracaj. 14. rozdział Ewangelii Jana, 13. werset. I to, o co poprosicie w imię me, to uczynię, Amen. aby wsławiony został ojciec w synu. Zobaczmy. Aby to, co będziecie prosili w imieniu Jezusa Chrystusa, dlaczego Chrystus sam chce to czynić. Dlaczego ma być to uczynione? Dlaczego ta odpowiedź przychodzi? Dlatego, żeby ojciec sławiony został w synu. Ojciec lubuje się w tym, kiedy wnosimy do niego w imieniu Jezusa Chrystusa nasze życie. Przynosimy do niego w tym imieniu nasze życie. Naszą prośbę. I on się lubuje w tym, kiedy nas wysłuchuje. On ma wielką radość, kiedy wysłuchuje dziecka. Ale on nigdy nie wysłucha dziecka, kiedy to dziecko nie, nie, nie jest w tym imieniu. Kiedy ono sobie w jakimś imieniu przychodzi, żeby tylko coś wziąć dla siebie, o czym mówi właśnie Jakub, żeby coś złożyć tylko dla swojego imienia. Bóg mówi, to imię Twoje kłóci się z tym imieniem, które ja posłałem, bo to imię, które posłałem jest czyste, Twoje jest brudne. Więc wybierz jeszcze raz, w czym imieniu żyjesz? Jeśli w swoim, to nie oczekuj, że ja ci Twoje imię będę pakował prezentami skarbami nieba, bo ty musisz umrzeć. Aby żył syn w Tobie. A dzisiaj ludzie wszelkimi sposobami, wielu ludzi, ale są też ci, którzy nie, 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 ale wielu ludzi próbuje wszelkimi sposobami wykorzystać imię Jezusa Chrystusa. Na ile można wykorzystać je, żeby swoje rzeczy osiągnąć, nie pozbywając się swojego imienia. Jest to na pewno zrozumiałe. I wiecie, o czym tutaj jest mowa. Że jeśli nie, naprawdę nie pozbędziemy się naszego ja, to Bóg nie będzie miał otwartego działania, możliwości otwartego działania. Dlatego zachęca, naprawdę ogromnie zachęca, żeby się, On chce się wsławiać pośród ludu swego. Jak ktoś patrzy z boku i może powiedzieć, tak, tu się wsławia Bóg, to dlaczego On się tak wsławia? Dlaczego On się objawia? Dlaczego można powiedzieć, dlaczego okazuje swoją chwałę? Dlatego, że imię Jego Syna jest wywyższane. Dlatego, że Jezus Chrystus w tym miejscu jest wywyższany, jest yy, wynoszony ponad wszystko. Im więcej wyniesiesz Jezusa Chrystusa, tym więcej doznasz, doznasz wsławienia Ojca w tym. Doznasz wysłuchanych próśb, bo wtedy będzie Ci chodziło o już wyłącznie o Jezusa Chrystusa. On wtedy powie do Ciebie, czego pragniesz, a to uczynię. Wołaj, a sprawię to. A Ty powiesz, Panie, niczego tak nie pragnę, jak imienia Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wywyższonego w każdym moim zdaniu, w każdym moim czynie, w każdej mojej myśli. A Ojciec powinien, ojciec od razu powie. To jest pewne jak to, że tu jesteśmy. Niechaj się tak stanie. Niechaj się tak stanie. I co może zerwać, jeszcze raz powiem, co może zerwać tą cudowną cudowną drogę działania Bożego? Wracanie do swojego imienia. Wracanie do swojej chwały. Wracanie do zgnilizny starego człowieka. To zamknie działanie. I Bóg znowu będzie wielki w wielkiej swojej łasce i miłosierdziu wołał wróć do imienia, w którym masz ratunek. Wróć Szybko. Ja na szesnasty rozdział. Tutaj jeszcze przyłóżmy kartkę. Zobaczmy. Owego dnia. 26 werset. Owego dnia, w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę ojca za was. A byłem sam, ojciec miłuje Was, dlatego, że Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Będziecie prosili w moim imieniu. I mówię Wam, że ojciec miłuje Was. Że, kiedy miłujecie moje imię, Jezus Chrystus mówi, kiedy mnie naprawdę miłujecie, ponad wszystko, kiedy mnie miłujecie, to ten ojciec miłuje Was miliony razy bardziej. Ten ojciec nie czeka. I nie mówi, nie sprawdza: Dobra, dobra, miłujesz mojego syna, sprawdzę cię za 10 lat, przyjdę znowu za 10 lat i zobaczę gdzie. Ale on widzi twoją miłość, on widzi twoje uczucie do syna, on widzi twoje uczucie do tego imienia, on widzi twoją radość w tym imieniu i wtedy jakże szybko przybiega, jakże szybko idzie z pomocą, jakże szybko idzie z odpowiedzią. Nieraz tylko wzdychałeś i mówisz: Jezu, Jezu, Jezusie Chrystusie. I nie potrafisz nawet wyrazić prośby. Staś z kolan, i co widzisz? Wysłuchaną prośbę. I myślisz sobie, Panie, ale nawet nie powiedziałem Ci tego, co czułem, nie powiedziałem Ci tego, co chciałem osiągnąć. Nie powiedziałem Ci. Ale właśnie w tym imieniu Bóg zawarł prośbę swoich dzieci. W tym imieniu, dlatego jest, wzywając imienia Jezusa Chrystusa z czystym sercem, z sercem otwartym, z sercem kochającym Go, ojciec. Doskonale wie, co tam się znajduje. Jak wygląda Twoja prośba? Wie, wie z każdej strony. Zanim ją wypowiedziałeś, on już o niej wie. Naprawdę biegnie szybko, żeby ją wykonać. Nie ma takiego rodzica, nie ma takiego ojca na tej ziemi, który by tak szybko chciał wykonać prośbę swojego dziecka, zanoszoną do siebie, jak ojciec w imieniu Jezusa Chrystusa. W tej czci, którą ma imię Jezusa Chrystusa. W jego wielkości. Jest to Boża obietnica. Jeśli się jej chwycimy, jeśli połączymy ją z życiem oddanym właśnie Jezusowi Chrystusowi, to wiedzmy o tym, że nie będziemy wysychali. Nie będziemy źródłem kałużą, ale będzie tryskało źródło wody żywej z naszego serca, z naszego życia. Będzie tryskała woda, że inni powiedzą człowieku: ty o każdej porze i ci tak nie przychodzi. Aha, dobra, zobaczę Ciebie kiedyś przez okno może. Jaki tam jesteś. Zobaczę Ciebie, kiedy mnie nie będzie obok Ciebie. I później ty, którzy chodzą w Jezusie Chrystusie, patrzysz, kiedy on Ciebie nie widzą. I myślisz sobie, On nie udaje. On tak żyje. On nie udaje. Ale nie no pewnie mnie widzi. Nie właśnie to jest Chrystus. Chrystus, jego radość, jego szczęście, to imię, które poznaje każdego dnia i ma objawienie w tym imieniu. Wiecie, można prosić o objawienia czasów przyszłych piękna rzecz. Można prosić o dar prorokowania. Paweł mówi pierwej: proście o to, ale można ponad to wszystko jeszcze wołać, panie, chcę objawienia się. Ciebie w codzienności mojej, chwały Twojej, majestatu Twojego imienia. Dokonuj tego ze mną. Tego objawienia potrzebuję każdego dnia. A chociażbym nie wiedział, że za dwa dni przyjdzie e, ktoś i będzie chciał mnie zabić. To jednak mając Twoje imię dzisiaj i chodząc w objawieniu Twojego świętego imienia, to mogą mnie z tamtym zaskoczyć i mogą mnie zatłuc, ale wtedy ja będę tam, gdzie będzie śpiewane temu imieniowi chwała wieczna chwała. I ojcu, oddawana chwała, i synowi, i wszystko to będzie się odbywało. I Już nikt tego nigdy nie przerwie. Właśnie do tego powołany jest lud Boży. Prawdziwi słudzy Boży powołani są do tego, żeby w tym imieniu wznosić najpiękniejsze wielbienie, najwspanialsze wielbienie. Bo Bóg powiedział w tym imieniu umiejscowię chwałę moją. Moją chwałę Wam dam, pokażę ją Wam. I oczywiście to nie zmienia faktu. Że wszystko poddał oprócz siebie, to tam w liście do Efezjan, ale oddał to synowi. Ten kościół, którego głową się stał. Oddał po to, żebyśmy w nim przychodzili do Boga. Naprawdę, to jest, wiecie, to jest taka moc, taka wspaniała moc. Moc naprawdę nie tego, że tylko sobie coś mówisz, ale to jest moc życia, wielbienia Boga. Naprawdę. Jeszcze raz to powiem. Moc wielbienia Boga za to, że dał Ci miejsce Twojej radości. To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Już na koniec, bo to dużo no, może następnym razem jeszcze będziemy. 20 rozdział od tego, tej Ewangelii. Radość ogromna napełnia moje serce, bo wiem, że Ilekroć wołałem w tym imieniu, i Bóg widział moje szczere serce. Naprawdę nie kazał długo czekać. A nawet jeśli kazał wołać dalej, to wiedziałem, że moja słodycz w tym wołaniu jest ta, że mogę dalej wołać w imieniu Jezusa Chrystusa. I słodyczą już dla mnie było wołanie w tym imieniu. A jeśli Bóg dał wysłuchanie szybkie, to mogłem znowu w tym imieniu dziękować mu za wysłuchane jego prośby. I wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. 31 werset. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Te wszystkie słowa, Ewangelie są spisane po to, żebyśmy byli pewni. Że ten właśnie Jezus to jest ten Chrystus, że to jest ten nasz Jezus Chrystus i żebyśmy ten syn Boga, abyśmy mieli w tym żywot, właśnie w tym imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli się powiedzieć: Mam żywot wieczny, nie umrę, ale żyć będę na wieki, bo mam Jezusa Chrystusa, bo żyję w imieniu Jezusa Chrystusa i nie jest to slogan, nie jest to życie w imieniu świata, w imieniu cielesności, w imieniu. Tutaj grzechu, cudzołóstwa czy czegokolwiek, ale to jest życie w świętości imienia Jezusa Chrystusa. I to wierzę, tego jestem pewny, tego się trzymam i w tym przejdę do żywota. I Bóg mówi: Masz moją gwarancję. Moje dziecko, kiedy wytrwasz w tym imieniu, będziesz chodził w tym imieniu, kiedy będziesz szedł w tym imieniu każdego dnia, to wiedz jedno, że ja ci gwarantuję życie wieczne. Ja Ci daję pełną gwarancję, ja Bóg, który to wszystko uczyniłem, ja Bóg, który obiecałem, że do tego żywota wejdą ci, którzy są w Jezusie, Chrystusie. I wiecie, to jest wspaniałe. Dlatego mówię, jak Boże nie chodzi w tym imieniu. Jak nie wielbić się w tym imieniu. I nieraz jest tak, że myślisz sobie, i powiem Wam takie moje doświadczenie. Nieraz było tak, że patrzałem na ten świat i myślałem sobie, Boże, to ja mam. Cudowne imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, takie wzniosłe, takie wspaniałe. Zanieść tym ludziom, żeby oni po nim deptali? Przenigdy, Boże. A Bóg mówi, zachęca do tego. Mów tam, gdzie będę Cię poruszał. Mów tam, bądź w tym imieniu, a ja będę dokonywał pracy z Tobą i będę posyłał Cię tam, gdzie ja chcę. I będę przygotował. i wiecie, to jest taka wspaniała rzecz, bo nieraz z tym się kłóciłem, i mówię, to ja, mając tak wspaniały skarb, mówię, będą mi po tym deptać, mówię Boże, nie, nie. Nie pozwolę na to, żeby Twoje imię było wobec mnie tak deptane. I wiecie to, ktoś by powiedział: No, pobłądziłeś człowieku, ale Bóg zna moje serce i wie, co to znaczy imię, to imię znaczy we mnie, i, wie, moją, i widzi moją szczerość, i wie, że naprawdę, jeśli ktoś mówi sobie drzwi z Jezusa Chrystusa, to tak jak każdego z nas, widzie, wiedzieć, dobrze już, znacie ten ból, wiecie jak to boli, wiecie jak to boli. Dlatego nieraz sobie myślisz: Nie powiem mu, zacznę od czegoś. Może ta rozmowa pójdzie panie w tą stronę, żeby mu powiedzieć więcej o tobie, ale nie, nie będę rzucał. I Bóg mówi: Bądź w tym imieniu a ja poprowadzę Ciebie. Trwaj w tym imieniu. A tak jak prowadziłem swojego Syna, właśnie Jezusa Chrystusa, tak poprowadzę Ciebie i powiesz im to, co ja chcę, nie to, co Ty. I chwała Bogu za to. Wiecie, to jest wspaniała moc, to jest wspaniała siła. Dlatego naprawdę nieraz na kolana ktoś by powiedział, Ty człowieku, klęczysz i się nie modlisz. Ty tylko klęczysz, może jeszcze patrzysz może na zegarek, a Ty myślisz sobie, nie, klęczę i wypowiadam to Słodkie imię. Jezus Chrystus. Amen.